Także proszę Państwa, tu mówimy o tym, że to angielskie święto, walentynki. Mamy to zapismo Newsweek z numer 7, 11-17 lutego 2019. I tu sobie. Sobie dzisiaj czytamy, proszę Państwa, Newsweek. Zapraszam. Radio kończy. Także idźmy dalej, proszę Państwa. Pokojówka w oknie. Autor słynnych opowieści, proszę Państwa, Kanten Beryjskich w Macie z 1382 roku, zatytułowanym Sejm Ptasi, jako pierwszy pisze o dniu świętego Walentego, zwracając uwagę, że ma on szczególne znaczenie dla zakochanych. Potwierdza to profesor Jack Oruch w pracy Święta Valentine, Chaucer and Spring in February, pisząc o pierwszym w pełni udokumentowanym źródle historycznym osią całego utworu jest zresztą zebranie się ptaków w dniu walentynek właśnie po to, by łączyły się pary i się łączyć mogły w pary. W kolejnych epokach, kiedy dworska miłość rozkwitła, przekazywanie sobie drobnych dowodów miłości zaczynało być modne. Jeśli potraktować liścik walentego przed śmiercią wyłącznie jako legendę, należy uznać, że to z Anglii pochodzi pierwsza walentynkowa wiadomość w 1415 roku. Wysłał ją do żony Bonny. Armagnac. Książkę Orlando Carroll. Niestety okoliczności. Tutaj przechodzą gdzieś te bibliotekarki, tak patrzą, że ja tutaj tak nad tymi walentynkami śledczy teraz już będą niezadowolone. Tak, w 1415 roku, bo to raczej w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego nie rozmawia, nie gada się. Ale my tutaj musimy troszeczkę podczytać, pokazując swawolę rzymską moherowych i ateistycznych systemów warszawskich, bo tak prawdopodobnie Uniwersytet Warszawski będzie tu gościł, będzie zaraz jadł i pił, tak samo jak Michnik tu gości. Bardzo lubią tę bibliotekę. Widocznie obydwie dyrektorki dostają dużo pieniędzy za to. W 1415 roku wysłał jej do żony Leny Armagnac książkę Orlando Carroll. Niestety okoliczności tego zdarzenia nie były zbyt sprzyjające. Książka tak półgębkiem czytał, półgębkiem książkę pisał do ukochanej, gdy był więziony w Tower of London. Trafił tam po przegranej przez Francuzów bitwie pod Azincourt, wojnie stuletniej. A list zaczynał się tak. Jestem już dość chory w miłości, moja bardzo delikatna walentynka. Tak, nie była to zbyt szczęśliwa miłość, gdyż Bona d'Armagnac nigdy już nie zobaczyła męża. Zmarła przed jego powrotem do Francji w 1440 roku. List jej częścią kolekcji rękopiśmienniczej British Library in London. Na przełomie XVI-XVII wieków obyczaje związane z walentynkami, nie te obyczaje, stawały się coraz popularniejsze. Modne stało się wręczanie paniom kwiatów, podobnie obyczaj ten zapoczątkowało jedna z córek króla Francji, Henryka IV, rozkazując młodzieńcom obdarowywanie dworskich dam bukietem. Wiele dziewcząt wierzyło, że tego dnia należy wstać wcześniej rano i czekać o mnie. Pierwszy mężczyzna, którego ujrzą, zostanie ich mężem. O tym zwyczaju wspomniał Szekspir w Hamlecie, pisując Ofelię, która niczym pokojówka stojąca w oknie marzy o Walentynie. Święty Walenty, święty Walenty, święty Walenty, święty Walenty. Kiedy w XIX wieku Walter Scott uczynił Dzień Zakochanych tematem przewodnik powieści, piękne dziewczę z Perth Dzień swego Walentego, to jest bardzo popularne. W całej Europie Zachodniej już było to bardzo popularne. Na przełomie XVII-XVIII wieków, bo to jest błąd, nie wieku, tylko wieków, obchody walentyny wraz z kolonizatorami dotarły do Stanów Zjednoczonych. Tam tę osobliwą tradycję spopularyzowała jeszcze bardziej Esther Howland z Worcester, która na początku XIX wieku założyła pierwszą firmę produkującą gotowe kartki miłosne w
Finał był taki, że tradycja rozpowszechniła się na cały świat. No już jak Ameryka kartki zaczęła proklamować, że przecież dlatego tam Russell pisał, prawda, traktaty i to potem do Polski w 1905 roku przyszło Świadkowie Jehowy znani na cały świat, no ale tutaj wiesz, Świadkowie Jehowy nie będą popierać Walentyny, bo to są słudzy szatana, wszystko słudzy diabła, będą jeść, będą pić, będą celebrować pogańskie tradycje i zwyczaje, które się Bogu nie podobają. Do Polski moda dotarła późno, na początku lat 90. wraz z upadkiem żelaznej kurtyny, która izolowała nas przed wszelkimi wpływami zgniłego zachodu, w cudzysłowie. Czy to dobrze, czy to źle? Każdy musi ocenić sam. Izolowała nas przed walentynkami, wszelkimi w ogóle wpływami zgniłego zachodu, czy to dobrze, czy to źle. Każdy musi ocenić sam. Nie są jednak walentynki całkowicie oderwane od słowiańskiej kultury. W naszym kręgu kulturowym okazywanie sobie uczuć związane było choćby z nocą Kupały, obchodzoną w czasie letniego przesilenia słońca. Że to tutaj przeczytałyśmy co nieco z tego czasopisma, to jest Newsweek, proszę Państwa, 17-19 lutego, numer 7, 2019 oczywiście. No i w tym Newsweeku to jeszcze byś miała, moja kochana, różne rzeczy ciekawe byś miała tutaj w tym Newsweeku. No, proszę Państwa, gdy nadaje nasza radio, to KFM Eurokoncie, to Barbie, Baby Langston, który na temat kory jest, że kora jest nieśmiertelna, wiesz, że mąż tęskni, to nie kora, ale to o korze się skończyło. Układ ze srebrną w tle. No, także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to KFM, gdzie są dewizje. Proszę Państwa, tutaj w tej bibliotece gości i ten ludzie będą jeść, będą pić, że aż wstyd, że biblioteka jest zamknięta, bo przecież można było zrobić gdzieś w restauracji, ale że dyrektorki dostają dużo pieniędzy. No ale okazało się tak, że studenci są też na feriach. No to jest to. Ptasie zaloty.